To jest kontynuacja naszej działalności na rzecz silnych samorządów, na rzecz rozwijania polityki postaw społeczności czy społeczeństwa obywatelskiego. W tej chwili zaproponowaliśmy mieszkańcom, to akurat dotyczy miasta Opola, ale niewykluczone, że oczywiście będziemy rozszerzać tę formułę, zadania w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Mamy dwa projekty i chcemy zaktywizować mieszkańców miasta, aby także pokazać mieszkańcom całego regionu, że jest kolejne narzędzie do skorzystania i kolejne środki finansowe do pozyskania na zadania tak naprawdę, które wynikają oddolnie od naszych mieszkańców. Mamy tak naprawdę dwie propozycje. Jedna propozycja dotyczy rozwijania polityki senioralnej. Pomagamy w rytmie życzliwości bez barier. To jest niejako rozwinięcie i kontynuacja tego wsparcia dla seniorów właśnie, tych najbardziej potrzebujących, ale także dla osób niepełnosprawnych. Natomiast po tej drugiej stronie drugi wniosek, który wypłynął ze środowiska młodzieżowego, które mamy w ramach naszego stowarzyszenia, dotyczy tak zwanego festiwalu młodzieżowego, który miałby rozpoczynać wakacje w naszym mieście. My zdecydowaliśmy się na organizację takiego festiwalu młodzieżowego, ponieważ chcieliśmy też stworzyć pewnego rodzaju alternatywę, ponieważ istniały już podobne wydarzenia typu na przykład Piastonalia, ale były one dedykowane tylko i wyłącznie dla studentów. Istniały też na przykład rodzinne pikniki na rozpoczęcie i zakończenie wakacji, no ale one były skierowane tylko i wyłącznie do rodzin. A tutaj mamy alternatywę pewnego rodzaju dla tej młodzieży szkolnej i właśnie na tej zasadzie chcieliśmy stworzyć nasz projekt. Dodatkowo ujęliśmy tam też na przykład taką fajną formę, która są konsultacje społeczne, czyli to tak naprawdę młodzież wybiera artystę, który podczas tego festiwalu wystąpi. Dodatkowo w planach mamy też kino plenerowe i występy różnych innych artystów, tutaj też być może jakichś lokalnych. No i przede wszystkim jeszcze organizacje pozarządowe różnego typu będą mogły również podczas tego festiwalu, że tak powiem, wystąpić, wziąć w nim czynny udział. Młodzież w Opolu jest jak najbardziej aktywna, coraz częściej się aktywizuje, również na przykład poprzez współpracę w naszych komisjach tematycznych w Radzie. Dlatego z całą pewnością poprzez nasze media społecznościowe, kontakt z samorządami uczniowskimi w szkołach będziemy się starali o te głosy po prostu zabiegać i jak najlepiej wypromować ten nasz festiwal, ten nasz projekt. Liczymy na to, że uda nam się wygrać głosowanie. Polityka senioralna niewątpliwie się rozwija w mieście Opolu, ale zdecydowaliśmy się podjąć nowe działanie i złożyliśmy projekt Pomagamy Opole w rytmie bez barier. Chcemy podnieść jakość życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych i w ramach tego projektu zrealizujemy dwa zadania. Pomocne Opole oraz Sąsiedzi bez barier. W ramach zadania Pomocne Opole chcemy zrealizować tak zwaną złotą rączkę dla seniora, czyli bezpłatne naprawy u seniorów i osób niepełnosprawnych. W Opolu mamy dwie grupy seniorów. Aktywni i ci, co są w domu, którzy nie mają wsparcia ze strony bliskich czy sąsiadów. Dlatego uzupełnieniem tego projektu będzie zadanie Sąsiedzi na medal, w ramach którego chcemy uruchomić tak zwane usługi sąsiedzkie, w ramach których mieszkańcy będą pomagali seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, takich jak porządki w domu, wizyta u lekarza, wspólny spacer, lektura.